1 października 2022 roku. Benedikt Cech posyła długie podanie do Pontusa Lundqvista, ten przewraca się w polu karnym, ale wstaje i mija Duszana Kucjaka. Kamil Grosicki wykańcza kontrę. Pogoń Szczecin wygrywa z Lechią Gdańsk 2-1 i zostaje liderem Ekstraklasy. Ponad 20 tysięcy kibiców świętuje. Portowcy po raz pierwszy grają na nowym, zupełnie przebudowanym stadionie imienia Floriana Krygiera. Lepsze oficjalne otwarcie obiektu trudno sobie wymarzyć. Nie grałem na starym stadionie, grałem na pół starego stadiona, tylko piach był tam na zewnątrz. I każdy dzień tutaj bardzo się cieszę, że mogę zobaczyć, jak roślimy, jak klub, jak stadion nowy. I w sobotę będzie ten pierwszy dzień, cały pewny stadion tutaj. Dla mnie, jako dla dzieciaka, który się tu wychował, to jest coś zupełnie nowego. Takiego czegoś tutaj nie było z chłopakami z akademii. Trenerzy nie wiedzieli o tym, gdzieś tam sobie chodziliśmy. Jak się udało przeskoczyć przez bramę. Były mecze, które spędzaliśmy tam właśnie na tamtym sektorze. Później już, jak już dołączyłem, jak już trenowałem z pierwszym zespołem, to raczej tutaj, stąd oglądałem mecze. Dwa lata moim zdaniem były bardzo udane w wykonaniu całego klubu, pomijając te dwa trzecie miejsca. No tak jak widzicie, nowy stadion, wielu kibiców. Mam bardzo duże parcie, zresztą tak jak zawodnicy, na to, żeby w tym sezonie ugrać już coś więcej. Na pewno będzie nam to pomagało, no gdzieś tam dużo lepiej zawodnikowi się gra, kiedy ma za sobą, tak jak tutaj teraz będzie 20-21 tysięcy ludzi. Przebudowa otwartego w 1925 roku stadionu imienia Floriana Krygiera w Szczecinie kosztowała 363 miliony złotych. Obiekt zajmuje prawie 15 tysięcy metrów kwadratowych. Dach w najwyższym punkcie umiejscowiony jest niemal 28 metrów nad ziemią. Do budowy wykorzystano 2000 prefabrykatów, a siatka pokrywająca elewację mierzy 7800 metrów kwadratowych. W szczytowym momencie na placu budowy pracowało 250 osób. Podczas prac budowlanych znajdowano nie wybuchy z czasów wojny, a nawet dwa poniemieckie schrony. Dla mnie jest absolutnie wyjątkowy dzień, bo to strasznie dużo pracy, strasznie dużo emocji z tym związanych, problemów, które wspólnie z ludźmi zaangażowanymi w budowę, w projektowanie tego stadionu musieliśmy rozwiązać. Ale on jest po prostu piękny, ja go lubię tu przychodzić, nie mogę się doczekać, aż się przeniosę do biura tam po drugiej stronie. No bo jest fajnie, fajnie się tu czuję, tak? A chyba o to chodzi. Fajnie czują się też tu kibice Pogoni. Bilety na mecz otwarcia rozeszły się błyskawicznie wokół murawy. Ponad 20 tysięcy osób. I czekaliśmy przez te długie miesiące i w końcu doczekaliśmy się i jesteśmy tutaj i jesteśmy szczęśliwi. Teraz zdecydowanie słychać, jak trzeszczą kości, co do siebie krzyczą zawodnicy i można powiedzieć, że w takim angielskim stylu można przeżywać każde spotkanie. Kiedyś ciężko było tutaj wysiedzieć, zwłaszcza w deszczu. Teraz mamy piękny, odaszony stadion, super oświetlenie, telebimy, super murawę mamy i super kibiców przede wszystkim. A kto jest największym ulubieńcem fanów Portowców? Pytamy tych najmłodszych. Macie jakiegoś ulubionego piłkarza? Grosicki. Kamil Grosicki, reprezentant Polski, wychowanek klubu ze Szczecina, przed laty sam chodził na mecze Pogoni. Na starym stadionie debiutował w Ekstraklasie, gdy Sportowcami żegnała się inna ikona tego klubu, bramkarz Radosław Majdan. Wtedy Pogoń spadła z Ekstraklasy, jednak dekadę temu wróciła już pod wodzą prezesa Jarosława Mroczka, który ponad rok temu na powrót po zagranicznych wojażach do Szczecina namówił też Grosika. Przychodziłem na trybuny, byłem, jak to się mówi, w pitiełku, zaczynałem. Później podawałem piłki jako młody chłopak. Później grałem, debiutowałem tutaj w Ekstraklasie i dzisiaj już na nowym stadionie będę miał okazję też zadebiutować. Piękny stadion, atmosfera na trybunach, warunki do treningów, no to wszystko jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Klub jest bardzo dobrze zarządzany. Chodząc na boisko, czujesz tą atmosferę, czujesz, że ci kibice cię dopingują, twoją drużynę i to cię niesie na boisko, więc tak jak mówię, ja lubię grać przy pełnych stadionach.
First of all, this is a day that I, but especially a lot of other people, has waited for a long, long time. I've just been here for 3 months, and we, as a team, are very grateful. I know players that has been in the club many, many, many years that has waited for this day. And to go out here tomorrow for full capacity on the stadium in front of our fans, it gives us a lot of inspiration to show our full capacity. So it will be a very nice evening that we have waited for a long time. No, długo czekałem, ja już jestem pokryty patyną wieku, nie? Prawie 70 lat, ale się cieszę, że się doczekałem. 3 albo 4 lata temu mój syn wyprowadzał tu piłkarzy na boisko i wtedy ta cała trybuna była rozebrana. No i teraz porównanie jest mega. Musimy się przyznać, że jesteśmy pierwszy raz tutaj na Pogoni. To jest nasz pierwszy mecz, więc myślę, że będziemy się świetnie bawić. A generalnie stadion bardzo ładny. Chyba Szczecin był ostatnim miejscem, gdzie tego stadionu nie było. Pogoń jest w świetnej formie, także wszystko jest jakby w czasie zgrane. Czekamy na Mistrza Polski tutaj i wszystko pasuje. Ceremonia otwarcia stadionu to m.in. niesamowite iluminacje świetlne. Będzie je można podziwiać także przy okazji innych meczów Pogoni. I podobno nie zobaczyliśmy jeszcze wszystkich możliwości oświetlenia. Na murawie Zbigniew Boniek, który po inauguracyjnym kopnięciu piłki robi sobie jeszcze selfie z Grosikiem. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, prezes Pogoni Jarosław Mroczek, ale też właśnie m.in. były prezes PZPN przyczynili się do powstania stadionu. Na trybunach także wiele innych piłkarskich legend, byłych piłkarzy Pogoni Szczecin. No zawsze jak wracam do klubów, w których grałem, wracają wspomnienia razem z tym, że piękne chwile się przeżywało na tym stadionie, mimo że ten stadion jest nowym stadionem, to jest w tym samym miejscu, w którym był stary stadion, więc jeśli przyjeżdżam do Szczecina, to wspomnienia wracają, te dobre, wspaniałe momenty. Trochę goli pan tu nas strzelał, a teraz rzeczywiście ten stadion dzisiaj ma oficjalne otwarcie, nowy obiekt, piękny obiekt, jak się panu podoba? No jest wspaniały, robi bardzo duże wrażenie. Dzisiaj będzie komplet kibiców, ponad 21 tysięcy, więc atmosfera będzie tak jak w każdym meczu, ale dzisiaj jest dzień wyjątkowy, więc na pewno wszyscy tutaj w Szczecinie przeżyją ten wspaniały dzień na otwarcie nowego stadionu. Przede wszystkim dużo radości. To jest dla mnie dzień, który będę pamiętał do końca życia, bo nareszcie Szczecin, Pogoń Szczecin ma taki piękny stadion. Suma i gra piękna piłka i taki piękny stadion, to bardzo się cieszę. Szczecin jest miasto, które żyje piłka nożna. Na pewno mój czas nie był taki piękny stadion, ale kibice zawsze byli wspaniali. Wspaniali kibice, wspaniały stadion dla Pogoni, wspaniały wynik. Święto w Szczecinie trwa jeszcze długo po ostatnim gwizdku. Myślę, że wszyscy mieliśmy poczucie, że to jak inny stadion, kiedy jest teraz pewny i cała trybuna jest dla nas. I jestem bardzo dumny, że jestem teraz piłkarzem i przed byłem, ale teraz jeszcze więcej, że jestem piłkarzem Pogoni Szczecin i mam nadzieję, że dużo szczęścia podaliśmy naszym kibicom dzisiaj w Szczecinie. Myślę, że podaliśmy tutaj wszystko o siebie, żeby teraz 3 oczki zostały w Szczecinie. Dzięki. Dawaj! Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.